Osiedle Leśna Polana w Dąbrówce pod Poznaniem. Akurat w tym przypadku nazwa inwestycji jest w pełni uzasadniona, ponieważ las zaczyna się zaraz obok zabudowań. Sprawdźmy, jakie mieszkania można tutaj kupić. Dwupoziomowe mieszkanie w zabudowie szeregowej powstało z myślą o 3- lub 4-osobowej rodzinie. W sumie na dwóch poziomach mieszkanie zajmuje około 75 metrów kwadratowych powierzchni. Chodźmy do środka. Jak widać, w tym przypadku mieszkanie jest już gotowe. Rodzina skorzystała z usługi wykończenia pod klucz. Moim zdaniem to wygodne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić sporo czasu. Na pierwszym poziomie znajduje się część dzienna o powierzchni 26 m kwadratowych, na co składa się salon i aneks kuchenny. Podoba mi się możliwość powiększenia salonu o dodatkowe 8 m kwadratowych lub tak jak w tym przypadku wydzielenia dodatkowego pokoju z wyjściem na ogród. Pokój może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb. Może to być pokój gościnny, trzecia sypialnia albo gabinet. Obok znajduje się również toaleta, więc wypoczywając w salonie nie trzeba chodzić do łazienki na piętrze. Takie rozwiązanie na pewno docenią również nasi goście. Z salonu prowadzi wyjście do ogródka. Miejsca jest niedużo, ale na taras otoczony zielenią na pewno wystarczy. Do dyspozycji mamy tutaj około 70 metrów kwadratowych. W mieszkaniu można wprowadzić szereg zmian. Na przykład istnieje możliwość zamiany tradycyjnych kaloryferów na ogrzewanie podłogowe. Natomiast, żeby lepiej wykorzystać przestrzeń w mieszkaniu, można zabudować schody, zyskując tym samym dużo miejsca na składowanie rzeczy. Na piętrze mieści się łazienka i dwie sypialnie o powierzchni 10 m kwadratowych każda. Moim zdaniem sypialnia rodziców mogłaby być o 2 metry większa, ale w praktyce nie ma takiej potrzeby, ponieważ ubrania można przechowywać w dużej szafie na korytarzu. Leśną Polanę zamieszkują głównie młode rodziny z dziećmi. Na ich komfort pozytywnie wpływa gotowa infrastruktura. W Dąbrówce działa szkoła podstawowa, jest galeria handlowa, place zabaw i dużo terenów spacerowych. Drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie i drogi wewnętrzne również są przygotowane.